drodzy zawodnicy, drodzy trenerzy, szanowni rodzice, jeszcze raz przede wszystkim chcielibyśmy zacząć od podziękowań. Podziękowań dla Was za te dwa wspaniałe dni. Także teraz przede wszystkim najpierw prosiłbym o brawa od zawodników dla rodziców. Wielkie brawa, drodzy kibice, to są brawa właśnie dla Was. Dziękujemy za ten gorący doping. A druga sprawa to serdecznie dziękujemy wszystkim tym, którzy przez te dwa dni turnieju Smoka w roczniku 2015 wspierali naszą akcję charytatywną dla Adasia, który walczy z ciężką chorobą i który mamy nadzieję, że zwycięsko wyjdzie, jak wyszli zwycięsko zawodnicy z dzisiejszych zmagań. I jeszcze kilka słów chcielibyśmy usłyszeć od pani Kasi, która jest z nami i która chciałaby również Wam podziękować, wszystkim tym, którzy wpłacali pieniądze właśnie dla Adasia. Pani Kasiu. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, szanowni Państwo. Niestety Adaś i jego rodzice nie mogą dzisiaj tutaj być z nami ze względu na to, że panu jest stan chorobowy. Dlatego w ich i swoim imieniu bardzo dziękuję przede wszystkim organizatorom za dużą pomoc i każdemu z Państwa, kto dołączył się do zbiórki. I oczywiście serdecznie gratuluję wszystkim uczestnikom dzisiejszego turnieju. Dziękuję. Dziękujemy. Szanowni Państwo, bardzo wielkie brawa dla wszystkich tych, którzy otworzyli swoje serca i którzy wpłacali dla Adasia. Dziękujemy również wszystkim tym, którzy licytowali koszulki na naszym turniejowym fanpage'u Turniej Smoka. Czy jesteśmy gotowi? Jesteśmy gotowi. Szanowni Państwo, w takim razie nie przedłużając, zaczynamy ceremonię medalową. Zaczynamy od Ligi Europy i zaczynamy od miejsca numer 7. Każde miejsce oczywiście zasługuje na ogromne brawa. A na pewno na brawa zasługuje miejsce numer 7. AP Proszowianka. Bardzo prosimy wszystkich zawodników, a Państwa proszę o gorące brawa. Dziękujemy jeszcze raz. Szanowni Państwo, wielkie brawa. AP Proszowianka, miejsce numer 7 w Lidze Europy. Miejsce numer 6. Również bardzo prosimy, żeby wystąpili na środek. APN Husaria, również wielkie brawa. Dziękujemy bardzo temu zespołu APN Husaria. Miejsce numer 5. Również poprosimy o ogromne brawa. Okocimski Brzesko. Dziękujemy serdecznie. To był zespół Okocimski Brzesko. Tuż nad nimi, czyli miejsce numer 4. Zespół Karpaty Lwów. Wielkie brawa.
Dziękujemy bardzo. To zawodnicy z miejsca numer 4, czyli zespół Karpaty Lwów. Zanim przejdziemy do nagród za miejsca 1-3, chcielibyśmy wręczyć nagrody indywidualne dla najlepszego zawodnika, strzelca oraz bramkarza. Także teraz nastawcie uszu, ponieważ przedstawiamy Wam najlepszą indywidualną trójkę Ligi Europy. Zaczynamy od najlepszego zawodnika, a nim okazał się zawodnik drużyny LKS Beskid Gilowice-Rychwałd, Michał Szymiczek. Wielkie brawa! Dziękujemy Michałowi, a my poprosimy najlepszego bramkarza, którym został tym razem zawodnik drużyny Okocimski Brzesko, Maciej Michałczyk. Wielkie brawa! Natomiast najlepszym strzelcem, który sam się wyłonił, oczywiście wielkie brawa dla wszystkich, dla całej trójki. Natomiast najlepszym strzelcem zostaje Kasjan Krysiak z zespołu Lubań Maniowy. Wielkie brawa! Wracamy do nagród drużynowych. Czas na miejsce numer 3 Ligi Europy. Szanowni Państwo, Lubań Maniowy. Wielkie brawa! Miejsce numer 3, jeszcze raz wielkie brawa, Lubań Maniowy. Wicemistrzami Ligi Europy zostaje zespół TAP Dębica. My również poprosimy o ogromne brawa. Dziękujemy bardzo, to zespół TAP Dębica, miejsce numer 2 w Lidze Europy. Na środek oczywiście zapraszamy zwycięzców, a tym razem zwycięzcami Ligi Europy zostaje zespół LKS Beskid Gilowice-Rychwałd. Wielkie brawa! Zwycięstwo w Lidze Europy wiąże się oczywiście z dodatkowymi nagrodami. Zespół LKS Beskid Gilowice-Rychwałd dostaje jeszcze voucher w wysokości 400 zł na odzież sublimowaną od firmy MC Projekt. Szanowni Państwo, skoro mamy rozdane wszystkie nagrody w Lidze Europy, przechodzimy bardzo płynnie do Ligi Mistrzów. Zaczynamy ponownie, jak to miało miejsce w przypadku Ligi Europy, od miejsca 7. W związku z czym poprosimy na środek zespół Orła Piaski Wielkie. Państwa poproszę o wielkie brawa.
Dziękujemy bardzo. To miejsce numer 7 w Lidze Mistrzów, czyli Orzeł Piaski Wielkie. Poprosimy zawodników z miejsca numer 6, poprosimy zespół MLUKS Dwójka Kubin. Wielkie brawa! Dziękujemy bardzo, to miejsce numer 6. Miejsce 5 w roczniku 2015 należy do zespołu Błękitni Modlnica. Ogromne brawa! Dziękujemy bardzo. Miejsce numer 5, czyli zespół Błękitni Modlnica. A tuż nad nimi, na miejscu numer 4, uplasował się zespół Młoda Orawa Jabłonka. Ogromne, ogromne brawa, szanowni państwo. Dziękujemy bardzo. Jak mogliśmy usłyszeć od Zakopanego, Młoda Orawa Jabłonka. Już raz wielkie brawa. Podobnie, tak jak miało to miejsce w przypadku Ligi Europy, ponownie ma to miejsce w Lidze Mistrzów. Szanowni państwo, najlepsza indywidualna trójka, zaczynając od najlepszego zawodnika. Zacznijmy w takim razie od najlepszego zawodnika właśnie. A tym został wybrany zawodnik Olimpii Łódź, Ilja Mackiw. Wielkie brawa! Poprosimy również najlepszego bramkarza, a najlepszym bramkarzem zostaje zawodnik drużyny Master Kids Kawa, Kacper Bielański. Natomiast najlepszym strzelcem, który sam się wyłonił, to zawodnik KS Zakopane, Jakub Kozioł. Wielkie brawa! Kuba, nie odchodź za daleko, ponieważ zapraszamy miejsce numer 3, czyli właśnie KS Zakopane. Jeszcze raz wielkie brawa teraz dla wszystkich zawodników.
trzecie miejsce w Lidze Mistrzów, szanowni państwo, to voucher w wysokości 400 zł na odzież sublimowaną od firmy MC Projekt oczywiście. Dziękujemy, to zasługuje na ogromne brawa. KS Zakopane. Miejsce numer 2. Bardzo poprosimy na środek wszystkich zawodników z ekipy Olimpii Luck. Wielkie brawa. Drugie miejsce to również fantastyczne dodatkowe nagrody. Zawodnicy Olimpii Luck otrzymują komplet plecaków. Mamy nadzieję, że będzie wam przypominał o tych dwóch dniach spędzonych właśnie w Krakowie. Dziękujemy bardzo. Miejsce numer 2, czyli zespół Olimpii Luck. Jeszcze raz, szanowni państwo, wielkie, wielkie brawa dla nich. Natomiast na naszym stole nagród pozostała już tylko jedna największa nagroda, czyli Puchar Smoka, który zerka w jednym kierunku. Szanowni państwo, zwycięzcy Ligi Mistrzów, Master Kids Kawa. Zwycięstwo Lidze Mistrzów to oczywiście odpowiednia nagroda. Tym razem Master Kids Kawa wybrali nagrodę w wysokości dofinansowania 2000 zł na turniej organizowany przez firmę Pro Turnieje. Szanowni państwo, wielkie brawa, zwycięzcy Ligi Mistrzów, Master Kids Kawa. Dziękujemy zwycięzcom. Jeszcze raz poprosimy teraz brawa od wszystkich, dla wszystkich po raz ostatni. Dziękujemy za te dwa dni spędzone na hali Orła Piaski Wielkie. Dziękujemy wszystkim drużynom, dziękujemy wszystkim rodzicom. Do zobaczenia na kolejnych edycjach turnieju Smoka. Dziękujemy za przybycie.